Dobra, słuchajcie, więc teraz jak to najprościej zrobić? Ja mam tutaj model kamyka, który sobie zrobiłem w blenderze. Sorry, to jest material, model jest... Model jest gdzieś tutaj. A, nie pokażę wam go, tu go widać. O, to jest mój kamyk. I to jest ten kamyk, którego gra używa normalnie do tworzenia dużych kamieni. I ja chcę go użyć też drugi raz jako małego kamienia i no, znaczy takiego nie tyle małego, takiego co nas leci, czyli takiego bolida, który będzie próbował nas aktywnie trafić. Oczywiście nie zrobię go takiego dużego jak oryginalne te kamulce, które są w grze, bo to byłoby bez sensu, tak? W sensie on byłby ogromny. I teraz popatrzcie, dlaczego jest to dosyć proste do zrobienia. W level managerze macie asteroid spawner, nie? Tu. On spawnuje, ale on zespawnuje to, co mu każecie zespawnować. Nikt mi nie zabroni dodać go drugi raz dla innego asteroidu. Tak? Zgadzacie się ze mną? Okej, okay, więc zróbmy sobie empty, jego nazwiemy, nie asteroid, tylko dynamik asteroid, dobra. Roid. Zróbmy sobie z niego prefaba i wywalmy go ze sceny i wtedy będziemy mogli go jako prefaba edytować. Czyli tu go out i wtedy edytujemy go sobie jako prefaba tutaj w tym środowisku bez już żadnych. I teraz tak, wrzucę pod niego ten model. No dawaj. Ok. I ten model zeskaluje. Oryginalny asteroid, ten static, ma model w skali 100, 100, 100. Więc ja mu zrobię tutaj, na dynamiku, zrobię mu 10, 10, 10. Będzie 10-krotnie mniejszy niż ten asteroid zwykły. Ok. I teraz... do niego muszę napisać skrypt. Ja mogę sobie skopiować częściowo ten generator. Mogę, nie? Bo to jest ten, który służy do wygenerowania tamtego. Dobra, więc teraz zrobimy sobie kopię z tego skryptu. Tylko zmienimy mu nazwę. Nie, bez sensu, bo to więcej ripalnie się z tym niż to ten, bo jak zmienimy mu nazwę, trzeba będzie zmieniać nazwę klasy. Nie. Po prostu dodamy sobie dynamik asteroid controller. Dodamy sobie nowy skrypt. I teraz jaki jest cel tego skryptu, słuchajcie. Przepraszam za białego wizuala, ale gdzieś tam mam na rzutniku zajęcia w 208 i tam jest to potrzebne. Gdzie ty tu jesteś? Nie otworzył mi się. Jak on ma co zrobić, żeby on targetował gracza? Kolejność w powietrzu, że tak powiem. Słucham was na logikę. Co on trzeba zrobić, żeby on leciał w kierunku gracza? Namierzyć gracza. Jak możemy namierzyć gracza? Game object player. Player ma co? Miał tak czy nie? Jaki? Find object. Chyba i tak było coś takiego. Zapomniałem, czekajcie, Unity find object by tag. Była taka funkcja przecież. A tu jest. Tylko to jest, trzeba inwokować, że tak powiem, z całej klasy, tak? Czyli game object find with tag player. Z dużej, nie? Mamy gracza, ok? Tak? Zgadzacie się ze mną? Okej, okay. Czy nasz asteroid ma rigid body? Nie ma, musimy dorobić rigid body, bo musimy go popchnąć, nie? Czyli add component,
rigid body. Bez grawitacji, resztę myślę możemy zostawić. I teraz najprościej na mój chłopski rozum, najprościej jak to można zrobić. Obrócić asteroidę w kierunku gracza przy użyciu look at. Jest taka funkcja look at, która ustawi go niebieską strzałką w jego stronę. I potem po prostu popchnąć go do przodu z jakąś tam określoną siłą. Tak? W tym celu w starcie, jak już znajdziemy gracza, to zrobimy transform look at player. Tak? Czyli tutaj znajdź gracza na scenie, a tutaj obróć się przodem. Z plus do gracza. Rigid body nam będzie potrzebne. Popchnij asteroidę w kierunku gracza. Jakiej funkcji użyjemy? Jaka funkcja służy do nadawania siły? Add force. W którym kierunku? Ale forward globalny czy forward jaki? Bo masz forward globalny, czyli jak tworzysz sobie Unity, pustą scenę, Z w plusie to jest forward. Przypominam, jest lokalny forward, czyli tak jak on nam tutaj proponuje, transform forward, to jest przód jakby obiektu i force mode impulse. I tutaj dajmy z 10, bo inaczej to nie będzie miało sensu. I teraz słuchajcie, najprościej, żeby to przetestować, to jest na działającej scenie spuścić po prostu prefaba. I zobaczyć, czy zareaguje, tak? Czyli odpalę sobie grę. Przesunę się statkiem trochę, bo będę na 0,0, a wolałbym nie. Czekajcie. Odpalę grę. Przesunę się kawałek. Zrobię sobie miejsce. I teraz spuszczę tutaj na środku. Tego. Puszczę na środku ten wytworzony asteroid. Poszedł? W dobrą stronę? Czyli generalnie skrypt działa. Czemu przeleciał? Nie ma kolajdera. Te static asteroidy mają swoje sfer kolajdery, tak? Więc jeszcze wyedytujemy sobie prefaba i dodamy mu static collider, znaczy sfer kolajder. Nie ma sensu używanie tu mesh collidera, bo jest to overkill. Tylko wielkość tego sphere collidera trzeba dostosować do realnej wielkości samego modelu, tak, żeby one się pokrywały. Ok, jeszcze jeden test. Czy on mi fizycznie uderzy? Uderzył mnie, nie zabrał mi osłon. Czemu? Nie. Nie ma taga. Nie ma taga. Pamiętajcie, skrypt gracza, który odejmuje nam osłony, sprawdza tag, tak? Czyli tutaj dynamic asteroid, trzeba jeszcze dodać taga asteroid. Ok, i to już. I teraz jak go włączyć do tego procesu, że tak powiem, tworzenia? Do level managera dodajecie sobie drugi raz ten sam skrypt, czyli asteroid spawner. Tylko że jemu podkładacie dynamikę asteroid zamiast static.
I dajmy mu spawn distance troszeczkę większy, ale za to mniejszy save distance. To znaczy on będzie, one się będą spawnowały dalej, ale gęściej. No i teraz zobaczymy, czy nasz koncept jest słuszny. Dam play. O! Widzieliście, czy nie widzieliście? Popatrzcie. Czekajcie, czekajcie. Maximize. Zasadziłem. Co się stało? Dlaczego tak się zrobiło? Nie ma w ogóle cooldowna na respie. Myśmy w pewnym momencie zlikwidowali cooldown na respie. Dlaczego? Dlaczego zlikwidowaliśmy cooldowna? Dlatego, że sprawdzamy, tworząc asteroidę, sprawdzamy, czy tworzy się na pustym miejscu i w związku z powyższym olaliśmy kompletnie cooldown. Tak? Bo wyszliśmy z założenia, że mają się zespawnować wszędzie, gdzie jest miejsce. Trzeba to poprawić troszeczkę. Natomiast ja bym nie pisał tu nowego skryptu. No dodamy tylko faktycznie cooldown, tak? Czyli odstęp pomiędzy spawnem kolejnych asteroid a i public float cooldown i ustawię go na zero, czyli domyślnie nie będzie żadnego cooldowna, żeby tamten nam się nie zepsuł. I ten cooldown zrobimy tutaj, tak? Czyli a tu jest time since last spawn jeszcze. Okej, okay, czyli bo myśmy tego już nigdzie więcej nie używali, nie? Okej, okay, czyli tak. Jeżeli time since last spawn jest większy niż cooldown, to zespawnuj asteroidę. I wyzeruj to. Na koniec update'a dodajmy do time since last spawn time delta time. Teraz na logikę prześledźmy to, że tak powiem, głową, tak? Jeżeli czas od ostatniego spawnu jest większy niż cooldown, to ze spawnu asteroidę i wyzeruj licznik. Na koniec update'a dodaj ilość milisekund od ostatniej klatki tutaj. W teorii się zgadza, przy zerowym cooldownie po prostu zawsze tym time since last spawn będzie większy, czyli on będzie to w każdej klatce robił, to się nie powinno zepsuć. Czyli teraz tutaj jest 0, a tu i co ile sekund damy? Dwie. No i teraz nie wiem, czy wszystkie. A, dobrze, działa. Jest jeden problem, możecie zauważyć. Nie, to, że one są za szybkie, to jest przez pół biedy. Ale one wchodzą w interakcję z pozostałymi asteroidami w taki sposób, że możecie zauważyć, że one mają równą masę, tak? Czyli jak się zderzą, to te małe działają w taki sam sposób jak duże. Skutek jest taki, że pchają te duże, tak nie powinno być. Więc dla dynamik asteroid w prefabie możecie poprawić ich masę na przykład na 0,1, żeby były też 10-krotnie lżejsze od tych dużych, to finalnie spowoduje, że nie będą ich przepychać. O, ale dostałem na łeb. A impuls bierze pod uwagę masę? O, tak, bierze pod uwagę masę. Bo są cztery.
Czuję się, słuchajcie, jakbym grał w CS-a, nie? Dlaczego pytałem o impuls? Bo impuls, tu masz, widzisz, dodaje siłę, używając jego masy. Faktycznie, dodajmy bez tego razy 10, powinno styknąć. No to tak, jakby będę się czuł, jakbym w Quake'a grał trójkę na railach. Kto grał w Quake'a trójkę? Ja jestem takim boomerem. Nikt nie grał w Quake'a? No nie wiecie co. Nie, chyba aż tak dawno nie. I tak, nie, to ja bez sensu, ja chcę zobaczyć całość. W sensie, słuchajcie, dlaczego nie... O! No super. Dlaczego one momentalnie we mnie nie uderzają? Bo one po drodze muszą minąć realnie wszystkie pozostałe asteroidy, żeby w ogóle do mnie dolecieć. Ale jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy zauważyliście, że miałem 32% osłon, a mnie zabił. Dlaczego? Czego nie mamy w skrypcie od asteroid jeszcze? To swoją drogą, ale zobaczcie, tutaj jest, że nie tu, tu. Nie, gdzie jest mordowanie asteroidy? To było w Player Managerze? On Trigger. Collision. Gdzie myśmy niszczyli asteroidę? No właśnie, bo asteroida powinna się zniszczyć po uderzeniu w nas. Ja mam. A, myśmy tego w ogóle nie zrobili. Odpychanie mamy. A, i tu jest problem, bo... Gdzie jest odpychanie? W player controllerze? Tu jest. Force mode impulse. On odpycha, ale siła, znaczy prędkość tych asteroid jest tak duża, że... On nie zdąży ich, on nie, one nie zawracają. Tylko musicie pamiętać o tym, jak liczone są kolizje w Unity. Kolizje w Unity są liczone co klatkę. I teraz w momencie, kiedy on wejdzie w waszą osłonę i zostanie odepchnięty, on nie zdąży odlecieć i w następnej klatce po raz kolejny zadaje wam obrażenia. W sensie... Tak, no. No ten zaliczył raz akurat, tak? No ten też. Może. To jest to coś, że tak powiem, do debugowania. Niemniej chciałeś mieć latające asteroidy, to masz. Nie wiem tylko, czy... A! Miałem 24%. Nie wiem, czy udało mi się zaobserwować, że tak powiem, interakcje, chodzi mi o to, czy one teraz poprawnie rozbijają się o... Teraz nic nie leci, czemu nic nie leci? Ej, przecież ja nic nie zmieniłem, a przestały się generować, w ogóle się nie generują. Trójki. Dwójki to ja wiem, bo w dwójkę to ja za głównie zagrałem w szkole. Dobra. Nie lubię was już. Nie lubię was już. Nie, no widzę, ale pojawił się w ogóle w hierarchii, bo ja wcześniej miałem problem, że on się w ogóle w hierarchii nie pojawiał, wiesz? Chodzi mi o to, czy one wejdą poprawnie w interakcję z kamieniami. Ja się schowam tutaj. Aha, się schowam, no.
Tak, no. Okej. Okay. Widzicie, one już teraz jak uderzają w te duże, to tylko ledwo je smyrają, w sensie nie powodują, przemieszczania tych dużych, tak? Żeby to było nierealne kompletnie. Dobra, pytania? Tak, no oczywiście, ale chodzi mi o to, czy do tego co tu jest jakieś pytania jeszcze? Nie ma, dobra.